Pinch, proszę wejdź. Ariel Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszej drogi do Grand Championa. Dzisiaj zaczynamy na randze Championship Divizja 3, więc jest duża szansa, że będzie to właściwie ostatni odcinek tej serii, przynajmniej w tym sezonie. Dlatego nie wiem, jeżeli chcecie fajnie zakończyć właśnie pierwszy sezon, to możecie zostawić lajka, tak na motywację, ale powiem wam, że już są plany na bardzo fajny, no po prostu na bardzo fajną drugą edycję. Na dwójkach, z większą ilością wyzwań, powinno być generalnie dużo ciężej w ogóle. Także mam nadzieję, że wyjdzie tak jak to planuję, czyli mega dobrze. O, tutaj za wysoko podrzucił piłkę przeciwnik. A wezmę sobie na daszek. Zacznijmy od jakiegoś nie wiem czego. Chciałem zrobić Mastiego, ale za długo zwlekałem i mi już zniknął flick. Tu tam woza w zasadzie flip. On próbuje nad nami rzucić piłę. Przebije nad bramką. Dobra, nie wiem czy uda nam się wygrać wszystkie spotkania. Dobra, na razie się zapowiada, że nie, bo przegrywamy. Też swoją drogą dzisiaj zamówiłem nowy mikrofon, więc powinna być trochę lepsza jakość dźwięku niedługo. Przynajmniej nie będzie tych takich... O kurde. Lecimy na 2 do 0. Nie będzie takich, jakby to powiedzieć, przesterów. Czasami jak coś mówię, zwłaszcza te takie siedzi i zostawiamy pustą bramkę. Czekajcie, bo chyba musi polecieć tryhard. Dobra, najlepsze wznowienie w grze. To jest podstawa do sukcesu. Walnięcie po długim słupku. On obronił niestety. Więc kopnę sobie wyrandomową ścianę. Wywalił się. O! Chciał nas zniszczyć, skubany. Dobra, mamy kontratak. Jak to zrobimy w miarę dobrze, to będzie pusta bramka. Udało się strzelić na 3 do 1. I zaraz, nadrabiamy na pełnej. Zgarnijmy na szybko boosta. I cyk, na pustą bramkę. Nie spodziewał się. Za dużo czasu nam zostawił. O, dobra, to nie jest najlepsze wznowienie. Dobra, nie obronimy. Mogłem to bardziej prejumpować. Liczyłem, że odda słaby strzał. Dobra, strzał łatwy do obrony. Ale zabiera nam przyspieszenie. Próbował nas bumpnąć również. Dobra, nie zużywamy boosta. Zbieramy jak najwięcej, żeby móc sobie zaatakować. I w zasadzie mamy z tego bramkę, czy nie trafiłem? Dobra, mamy z tego bramkę. Tutaj najważniejsze było to, żebym nie zużył niepotrzebnie przyspieszenia. Tak w zasadzie sobie podjeżdżałem, zebrałem te takie małe dwunastki, czyli te takie mini buściki. I dzięki temu udało się strzelić gola. Dobra, dajmy mu... O, dobra, on fejkuje. Już to było widać, bo... Nie doleciałby do tego zwyczajnie. Farcik na maksa. Niszczymy go. Nie udało się zniszczyć, dlatego wywalę piłkę i nie będę ryzykował, bo nie mam przyspieszenia. Zbiorę sobie na szybko mini buściki. On zrobił słabego flika. Nie zrespi tutaj jeszcze, ale trudno. Dobra, przebijmy piłkę, byleby nie stracić. Tepnięcie się do obrony, to jest zgodnie z planem. I tracimy gola na 5 do 3, dobra. W ogóle też były pytania, dlaczego dalej mało latam. Bo w zasadzie latanie na jedynkach nie jest zbyt skuteczne. Jak sobie zobaczycie mecz najlepszych graczy, to oni też właściwie starają się wszystko robić na ziemi, bo jest zwyczajnie mniejsze ryzyko. Dlatego, żeby wbić wysoką rangę na jedynkach, absolutnie nie trzeba umieć latać nawet. Co zresztą odradzam. Okej. Nie będę przebijał, bo bym mu w zasadzie tylko podał. Zdążymy się wrócić, zdążymy się wrócić. Tam strasznie agresywnie mnie zaatakował, jakbym to podbił, to byłaby pusta bramka, ale wziął mnie z zaskoczenia, więc dobrze dla niego. Tak kopnę tylko, żeby go rozproszyć. Zbieramy przyspieszenie. On się zrespił po drugiej stronie, po prawej. Okej. Zrzućmy sobie piłkę z dachu i kopnijmy w ten oto sposób. To jest bardzo trudne do obronienia, bo to naprawdę 100 na godzinę leciało, mimo że nie zrobiłem tego jakoś idealnie. Dobra, wznowienia mamy do wymiany. Ale może nic innego nie będzie trzeba wymieniać. Dobra, jolo. Nie polecam latać, ale... No cóż, spróbowałem zrobić takiego jakby ground pincha mini, bo nie było to zbyt ryzykowne przynajmniej. To była największa zaleta tego zagrania. On nie ma przyspieszenia, to spokojnie mogę podjechać. Będzie chciał to chyba uderzyć, a jak nie, to wyjechał za daleko z bramki.
i zostawił nam opena. 5 sekund do końca, wychodzimy na prowadzenie. Pierwszy raz w tym spotkaniu, więc całkiem nieźle. A zróbmy najwolniejsze wznowienie na świecie. Zagramy do boku, zbierzemy boosta. I tutaj już mu nie pozwolimy nic zrobić. Wygrywamy. No i okej, kolejny rywal. Też taka sprawa, którą no, po prostu zwrócę uwagę, że tak jak w tych pierwszych odcinkach serii było bardzo dużo graczy z konsoli w drużynie przeciwnej, to teraz w zasadzie ostatnio tracę coraz gorsze gole. Ale rzadziej gramy na konsolowców. Tracimy na 2-0. Dobra, trudno. Nie tracimy, bo się wywalił na maksa. Za bardzo z tego nic nie zrobię, piłka mu jeszcze spadła na przód auta, więc nie mógł mocniej wysoko podbić. Ja mogę to zrobić bez problemu. Przejmiemy tutaj przyspieszenie. On będzie powoli panikował. Podjadę. Okej, podbicie nad bramką. Polećmy najszybciej jak się da. O kurde, chciałem go zniszczyć, ale nie pykło. Nie ma piłki na dachu, więc spokojnie można podjechać. Niestety futbolówka czy tam karbolówka nie dobiła się tak, jak tego byśmy chcieli. Czyli ja openów też, jak widzicie, nie mam opracowanych. Unikamy, by zostanie zniszczonym. Jakoś tutaj udało się go zablokować. On już się tutaj boi podjechać. Trochę... Walnijmy po prostu nad niego. Szczerze, chyba powinien zaryzykować i do nas podjechać, bo był w strasznie słabej sytuacji. A tak to ja sobie naszykowałem piłkę i kopnąłem w zasadzie... No to nie było łatwe do obronienia. Może i na filmie wygląda na łatwe, ale takie nie było. Znowu nas wyczekał trochę. Zobaczymy, czy się wywali, czy co zrobi. Kopnął w sufit. Czyli w zasadzie się wywalił. Przejmujemy całkiem przyzwoicie piłkę. No i pusta bramka. On nie ma piłki na dachu, więc można stracić gola bez problemu. Nieważne, trochę za dużo czasu mu dałem przez to, że szykowałem komentarz. Dobra, po tym wznowieniu powinniśmy się zdążyć wrócić. On próbuje zrobić jakiś atak ze sufitu, który no, jest bez sensu. Mamy pustą bramkę i udało się trafić nawet, proszę państwa. Musimy wygrać walkę o przyspieszenie. Nie trafić oczywiście w piłkę, bo jakoś, nie wiem, palec mi nie trafił w drifta. Czy tam poślizg, ale mimo tego udaje nam się, o kurczę, skontrować. Bang! Nie do obrony. Nie no, było to do obrony, ale do tego trzeba dużo doświadczenia, czy tam wprawy. Mocny fliczek. Pod poprzeczkę, chyba nawet on to dobił, bo nie jestem przekonany, czy to by wleciało. Upsi. Szybki powrót. On spanikował, uderzył niecelnie i czuję, że się teraz podda. Wyjdzie z meczu, czy nie wyjdzie z meczu? Obstawiam, że wyjdzie. Jednak jest waleczny. Zresztą wygrywamy to. Już tutaj sfrustrowany przeciwnik. O, widzicie, poddał się tylko przez to, że zatrzymałem piłkę. Jakbym strzelił w bramkę, to byśmy musieli czekać dodatkowe sekundy. Także to również było strategiczne. Kappa. No i z tego co widzę, to teraz następne spotkanie może być ostatnim w naszym challenge'u. Tak jak zapowiadałem, jeżeli nie przegramy teraz spotkania, to prawdopodobnie pojawi się jeszcze odcinek do momentu właśnie pierwszej porażki. No chyba, że przegramy w dzisiejszym filmie. A w przyszłości na pewno to konto się przyda do robienia różnych wyzwań na randze Grand Champion. O kurczę, ale głupoty zrobiłem, zamyśliłem się na gadaniu znowu. Możemy mieć problem i mamy problem. Ładnie to ogarnął, ja nie trafiłem w przyspieszenie, więc no tak trochę źle wyszło. Dobra, lecimy na pełnej. Nie! Kurczę, że to nie weszło. Byłoby... Ładna bramka, przy okazji byłaby bramka przede wszystkim. A tak to musimy walczyć o to, żeby nadrobić wynik. W ogóle mam lagi w tym meczu, nie wiem dlaczego. Czy to jakiś serwer arabski dało? US East? Czemu mi znalazło amerykański serwer? No nie, na Amerykana gramy. Nie wiem jak to się stało, musiałem mieć ustawione ten, rekomendowane serwery. I mi automatycznie zmieniło z europejskich na amerykańskie, ale to musimy pokazać dominację kontynentu i mu dokopać. Dobra, wznowienie działa na każdych serwerach, jak widzicie. Jedynie strzał openy nie działają na żadnym. Ale chase'owanie piłki już tak.
O nie, zrobił speed flipa. Jest dosyć ciężko i nie zdążymy się wrócić. Nie spodziewałem się, to chyba pierwszy raz jakiś dobrze wykonany speed flip w tej serii. Te kick-offy są takie najbardziej zlagowane chyba. Ze względu na ten serwer. Okej, zdemowaliśmy go, ale odbiliśmy się do piłki i ją wybiliśmy. Okej, strzelamy gola. Trochę będą bardziej tryhardowe playe w tym odcinku, coś wyczuwam, ale to jest mecz od Grand Championa, więc chyba wypada już coś więcej zrobić. Tym bardziej, że gramy na lagach. Wybijamy piłkę na spokojnie. Nie będę tam do niego podjeżdżał, bo jakby nas przebił, to by była lipa. A tak to możemy poczekać na tę lipę. Mocny flick. Pinch? Proszę, wejdź! No nie! Dobra, będzie do intra w razie czego. Wycięta końcówka i nie będzie wiadomo, czy strzeliliśmy, a tutaj tracimy gola w ten oto sposób. Ale niefartowna chwila. Nie, te wznowienia zlagowane są zabójcze. Czemu to się w ogóle stało? Nigdy nie ufajcie Rocketowi? To jest lekcja na dziś, żeby nie mieć ustawionych serwerów jako... recommended, tylko musicie sami sobie wybrać Europę, żeby na żadnym innym nie grać, bo to Rocket was lubi czasem załatwić. Wygrywamy boost, jak to brzmi. Szybko nas zchallenge'ował, co nie wyszło w sumie nam na dobre. Jakbym fliknął, to by był open, to jest strasznie ryzykowne takie podjeżdżanie na szybkości i tracimy gola. Oczywiście to nie jest wymówka, bo tutaj nie tylko i wyłącznie ze względu na lagi przegrywamy, ale też na właśnie takie zagranie jak teraz. Nie no, przegramy to spotkanie, bo ciężko się gra. Nawet wygrany kick-off to nie do końca wiadomo, co się dzieje, przez co tracimy sporo czasu na odnalezienie się. W sumie teraz możemy się poczuć jak Araby, grający na europejskich serwerach. Mocne przerzucenie. No i cóż, przegrana. Dlaczego jest zalecane? Nie trzymajcie zalecanego, bo to jest zabójstwo. Europa i tyle. No i okej, ping wraca do normy. Od razu będzie lepiej. Już to czuję, wygraną w garści mamy. Czy coś takiego. Albo nie, bo jesteśmy bałwany. A! Kurczę, liczyłem, że to sięgnę, nawet dźwięk wydałem. O, to jest było mega głupie. Nie no, czekajcie, muszę polecieć full tryhard, bo już naprawdę nie są niskie rangi. On czuje, że nas będzie chciał zaraz zaatakować. Ja wywalę piłkę w ten sposób, tylko żeby przejąć przyspieszenie. Dobra, zgardałem całe okoliczne boosty. On ma raczej biedę straszną. Dobra, przebiję nad nim, bo nie ma już co zrobić. 2-1. Okej, mamy opena. Chociaż przeciwnik ładnie szybko zagrał. Znowu przyblokował, więc w zasadzie to nie był open. Tutaj zniszczyłem go, żeby nam nie utrudniał wykorzystania tej oto sytuacji. Dobra, zadziała. Zadziałało nasze wolne wznowienie. On się jeszcze wywalił dodatkowo, więc mamy kolejny raz pustą bramkę. O, nie tak to miało wyglądać. No i 3-3. Ale go wywaliliśmy. O kurde, on to jeszcze wyratował. Ale już niepotrzebnie zażył tego flicka w taki nic nie dający sposób. Mógł zagrać bezpiecznie i przynajmniej nie stracić po tej akcji bramki. Już trochę bardziej wyczulony na moje wznowienie za ziomek. Bang wysoko jak się da. Zabieramy boosta. On oddaje nam piłkę. Niszczymy go. A klepnę sobie ze ścianką. Dobra, on jest stiltowany, więc myślę, że nie strzelnie bramki mu pomoże się rozluźnić, dlatego będziemy towarzyscy, koleżeńscy i w ogóle. Strzela na 4-4. Zobaczmy. Jak najszybciej wybijmy tą piłkę. No i tracimy na 5-4. Czekajcie, bo znowu przegrywam wznowienia, przez co ten mecz się zaczyna źle układać. Zobaczmy, czy do nas podjedzie, czy spanikuje, czy co zrobi. Nie wiem, co to było, ale zadziałało.
Uff, udało się zdążyć jeszcze przyblokować i mamy pustą bramkę, chyba że nie trafię. On w ogóle jakoś już na pre-jumpie leciał ambitnie na klipa życia. Spróbuję go zniszczyć może? Z szybkiego strzału on z tego nie odda, jak pole... O, dobra, wywalił się. Mamy openika, chyba że nie trafię, a to się odbije. A myślałem, że to się odbije, prawdę mówiąc, w górę, dlatego nie podjechałem od razu. Tutaj już nie miał flika do dyspozycji. W sumie chyba mógł mieć, tylko przyfarciłem, bo nie złapał od sufitu. Krzywo wylądował. O. Chciałem powiedzieć słabe zagranie, ale nas jeszcze bumpnął, czyli sobie uratował piłkę. W zasadzie, gdyby tego nie zrobił, to by stracił gola. Znowu jakiś dziwny wyskok z jego strony. Nie wiem, po co to komu. Tak jak nie wiem, czemu ja to też wyskoczyłem. Postarajmy się go zniszczyć może? Dokładnie. Bez problemu się udało. A teraz zagrajmy jak strategzy. Zostawmy piłkę w defensywie. On będzie chciał podjechać na maksa. I cyk, Son! Można pojechać jak lipa. Żartuję, będziemy strzelali na Upena, wywalając się z piłką na dachu. No i się poddał. Chciałem i mam, konsolowiec. Czy to będzie nasz ostatni przeciwnik w serii? Jeszcze na tej pięknej mapie? To się okaże. Mam nadzieję mimo wszystko, że tak, bo fajnie by było wygrać. Ale nigdy nie wiadomo. On za nami ciśnie, to nie dajmy się zniszczyć przede wszystkim. On coś agresywnie gra, dlatego zróbmy Edek Flika. Niestety został obroniony. Nasz majestatyczny fliczek, którego muszę kiedyś opatentować w końcu. No w sensie, no nieoficjalnie już jest opatentowany od dawna, ale no. Bang, kopnięcie. Szkoda, że go w busta kopnąłem, bo to nie było zbyt mądre. Czy tam po prostu korzystne dla nas. Nie ma piłki na dachu, więc stracimy gola. Dlaczego ja za każdym razem, jak chcę coś mądrego powiedzieć, w sensie coś takiego, że można spokojnie podjechać, to zamiast to robić, to ja o tym opowiadam i dopiero później chcę podjechać. To jest takie denerwujące, sam się na to wnerwiam. Bo normalnie jakbym grał, to bym nie chciał skomentować. No i teraz strzelamy o gola. Nie chciałbym skomentować tego, że stracił piłkę z dachu i bym od razu podjechał, a tutaj to tracę tak jakby tę złotą chwilę na wykonanie agresywnego ataku. Właśnie przez to, że o tym gadam. Dobra, muszę działać, a nie gadać głupoty. Zabiera nam przyspieszenie. My sobie z tego nic nie robimy i tak atakujemy jak pajace. O nie, jak przelogowało. A! Dobra, udało się obronić. Krzyk nam dodał szybkości. Wywalmy piłkę nad nim. Okej, znowu wywalmy piłkę nad nim. Powinien już teraz pić boosta. O tak, dokładnie. On się wywalił, nie strzelał pena, bo na nagrywkach się nie da. Ale za to dobije. Najlepsze wznowienie w grze. A na tego rywala też działa. No jest akurat norma. I cyk, 3-2. Po naszym wznowieniu. Okej, piłka poleci na środek. Walnę po prostu wysoko, może się przestraszy, wywali czy coś. Dokładnie. I 3-3. To jest bardzo dobre zagranie, bo nawet jak on to wybije, to musi zużyć boosta, albo nie wiem, po prostu nie będzie miał pełnej kontroli, a jak się wywali, to mamy pustą bramkę, dlatego polecam właśnie w ten sposób zagrywać. I znowu może tak zrobimy. Cyk, wysokie kopnięcie. Tym razem się nie wywalił, ale dalej, zużył przyspieszenie. Nie ma kontroli nad piłką, więc w sumie jesteśmy w domu. O kurde, jak nas pojechał kopnąć dziad. Jaki agresor! Okej, znowu kopnę. Zabiorę mu przyspieszenie. On po to nie powinien skakać, chyba że jest bałwanem. Dokładnie. Chciał nas zniszczyć, to my go zniszczymy. No, tak się kontroluje agresywnych graczy. Kamera na siebie i jazda. Okej. Dobra, bardzo fajnie zrobione 50. Nie mam przyspieszenia, kopnę po prostu piłkę obok niego. Szkoda, że nie w bramę. Ale to nie było moim głównym celem. Cofnę się, żeby to nie weszło. Jakby strzelił w bramę, to by to chyba weszło, bo za późno się cofnąłem. Za wolno. Ale cóż.
ostatecznie przeżyliśmy. Tutaj taktyczne kółeczko, żeby nie umrzeć. Znowu nie trafiłem w bramę, ale znowu to nie było moim głównym celem. Chciałem go po prostu ominąć. Okej, okay, znowu szybkie cofnięcie się, żeby nie stracić. Okej. Okay. To może być cienkie. A, dobra. Obraniliśmy bez chillku, chociaż on ma teraz kontrolę taką, że może sobie kopać. Okej. Okay. Sfejkowaliśmy, że będziemy robili squishy save'a. I mamy pustą bramkę, której znowu nie wykorzystamy. On się trochę wywalił. Zróbmy fejka. Dobra, 5 do 3. Zachowaliśmy trochę więcej zimnej krwi, chociaż i tak nie za dużo, bo ten mój strzał był beznadziejny. Trochę za wcześnie użyłem flipa. Okej, okay, tutaj musimy zaryzykować, żeby nie stracić bramki. No, to znaczy zaryzykować. W zasadzie on to słabo wykonał, myślałem, że sobie od razu przebije w światło bramki piłkę. Tak nie zrobił. A, nie zniszczyliśmy go, także może być słabo. Cofnę się jak najbardziej właśnie, żeby bez problemu obronić tego typu strzał. On lewituje, nie ma kontroli w niczym. Dlatego tutaj dajemy się zniszczyć i 6 do 3. Po tym słabym początku udało nam się nadrobić gierkę. Przeciwnik się poddał i prawdopodobnie mamy już Grand Championa. O tak, potwierdzenie. Wbiliśmy już naszą rangę, do której dążyliśmy w tej serii. No i co, dziękuję wszystkim, którzy wspierali tę drogę do Grand Championa. Mam nadzieję, że podobała wam się seria. No i że drugi sezon też będzie się wam podobał. Oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, to będzie to taki fajny akcent na zakończenie. Ja jeszcze zachęcam do zostawienia suba. No i to by było chyba na tyle. Jeszcze raz dzięki wielkie. Elo, elo.